Teraz stworzymy kolejny prompt z wykorzystaniem ChatGPT i będziemy posiłkować się transkrypcją. Co ja w tym momencie wykorzystam? Create transcription from audio file in chat, może OpenAI, and upload two files. One is summary, one is raw transcription. I na sam początek dam trigger. After file is added to a folder in Google Drive, create a transcription. Czyli jeśli dodamy plik do Google Drive, tworzymy transkrypcję z pliku audio, potem wykorzystujemy OpenAI i tworzymy dwa podsumowania. One is summary, jeden z podsumowań, drugi transkrypcja. Klikam OK, zaraz zobaczymy, czy sobie z tym poradzi. Czekamy na rozwój Copilot. OK, świetnie. Tworzymy dwa dokumenty i dodajemy również. W sumie te dwa ostatnie nie potrzebujemy. Użyję teraz New File, Create Transcription i Create Document. To nam wystarczy. Więc przejdźmy teraz do stworzenia. Tutaj wiadomo, jeśli dodany jest Google Docs, on i tak automatycznie będzie stworzony w naszej dokumentacji i teoretycznie będzie dodany. Ale moglibyśmy też dodać teoretycznie taki dodatkowy etap, w którym te dodane dokumenty będą przeniesione do innego folderu w naszym dysku Google Drive. Więc to też jest zawsze jakaś opcja i myślę, że ta sugestia może również się przydać. Wybieram Google Drive. Klikam Continue. Wybieram My Google Drive, czyli to, co jest połączone. No i wiadomo, gdy już mamy, będę musiał wybrać również folder. Mój folder to będzie folder kursy. Zaraz sprawdzimy trigger, czy zadziała. Powinno nam pobrać po prostu informacje. OK, continue with selected record. I teraz tworzymy wydarzenia. No i tutaj domyślnie nam bierze transkrypcję, więc tworzymy transkrypcję. I teoretycznie ta transkrypcja będzie continue. OK, klikam akcję. No i file, no to będzie dokument. Exist but not shown. I tutaj będzie to akurat dodany nowy materiał. File. Nie będziemy tego testować. I tutaj mamy prompt i response format. To będzie właściwie, mamy JSON, mamy WebPros, to będzie zwykły tekst. I language of the audio to będzie Polish. Możemy też teoretycznie spróbować automatycznie to zrobić i potrzebuję transkrypcji tego audio. OK. Ja mam akcję, wydarzenie, create transcription, potrzebuję transkrypcji tego audio, przez P, przepraszam. Klikam continue. Wezmę skip test, dlatego że na razie też nie chcę tego testować i stworzymy dwa dokumenty. Na sam początek muszę połączyć się z moim Google Docs, dlatego że nie mam obecnie dodanego tutaj. Klikam Google Docs i zaraz zobaczymy. Musimy chwilę poczekać i stworzymy dwa dokumenty. I tutaj będzie dokument content, to będzie stworzony właśnie transcription. I w tym momencie będzie to new, create transcription, to będzie example, o. I zaznaczamy to. A nie, to jest, przepraszam, to mamy dokument, to będzie transcription result. To usuniemy, o. Transcription result. A w data to będzie nasz content, czyli to, co będzie dodane. I tutaj właściwie widzimy, że może być też folder, może być root, może być coś innego. No ja zostawię to na razie w root. Ale jeśli wiadomo, zostałoby coś takiego dodanego, to potem moglibyśmy to również przenieść. Na ten moment ja to skasuję. Zaraz przetestujemy podstawę, a potem Ci pokażę, jak możemy dodać taki własny już. Przejściem również podsumowania tego. Skip test i uruchomię to. I dodam. Zaraz zobaczymy. OK, klikam Publish. I uruchamiam to. W międzyczasie także. Przechodzę do tutaj mojego folderu kursy i dodam audio. W tym momencie właśnie uploaduję i zaraz zobaczymy, czy zostanie to dodane. Chcę zwizualizować cały proces, więc tutaj OK, kończy mi się miejsce, ale widzimy, że zostało to dodane. And save an average 4 hours for the first week. OK, na razie to mamy. I zobaczymy, czy zostało to stworzone w moim rucie. Nic nie mamy. Jeśli mamy problem na przykład, czy chcemy to przetestować, zawsze możemy przejść do moich zapów. I w tym momencie, gdy mam moje zapy, tutaj muszę odświeżyć, bo jeszcze nie mam tego. O, jest tu. Możemy spróbować go uruchomić. View in editor. O, właśnie uruchomię run zap.
przez przypadek go wyłączyłem. Cofnę się z powrotem. Zobaczymy, czy jest nowy. Aha, otrzymałem maila. Fajnie, że zwrócone jest. Mamy tutaj, że musi być format PL. Nie mogę wpisać Polish, czyli musi być PL.PL. Możemy sobie wpisać, co, czym to tak naprawdę jest. I to jest tak jakby language codes. Jeśli piszemy Polish, to naszym ISO code to będzie PL, a nie Polish. I dlatego to był błąd właściwie, więc jeszcze raz, teraz musimy to zmienić. Przejść tu do Create Transcription. Zedytować, no to nie jest od razu takie widoczne, ale spokojnie przeprowadzać się przez każdy błąd, więc tutaj language powinno być tutaj, no i właśnie też mój błąd, domyślnie mamy nawet N, powinno być PL. I teraz klikam continue i teraz klikam publish, zapiszę jako wersję 1.1, klikam publish i teraz jeszcze raz spróbuję uruchomić bez dodawania już, bo wiemy, że zostało dodane. W międzyczasie możemy otrzymać takie powiadomienie, jeśli nie będzie działać, ale z racji tego, że jest już ten dodany nowy dokument, ja kliknę w tym momencie jeszcze raz running i wezmę runs up i zobaczymy, czy sobie znajdzie nowe przedmioty. Szuka tutaj. Widzimy, że create transcription was successful teraz przy uruchomieniu. Teraz stworzyło nam dokument. Zobaczmy, czy on jest. Transcription result, przechodzimy i mamy transkrypcję całego mojego filmiku. Jest to świetne. I teraz moglibyśmy stworzyć kolejny trigger, na przykład ten dokument, który został tutaj stworzony. Przejdę jeszcze raz do tego zapa, wezmę View Editor, użyję po raz kolejny nową akcję, kliknę plusik i co zrobię? Użyję jeszcze raz OpenAI, przejdę i stworzę nową akcję i to będzie Summarize Text. Klikam Kontynuuj, przechodzę dalej, teraz wybieram akcję, wybieram model, niech to będzie 3.5 i Example Transcription, czyli wybierzemy jeszcze raz transkrypcję i w tym momencie kliknę continue, wezmę teraz skip test i potem stworzymy po raz kolejny dokument, wezmę tak, create i w tym momencie biorę append tekstu dokument, czyli dodamy dokument do tego tekstu, przechodzę do konta i folder to będzie root, o, to będzie transcription result, tutaj wybieramy i tekstu append to będzie nie to, tylko czwarte i wybieramy tutaj tekstu append, to będzie to. I teraz w tym momencie teoretycznie moglibyśmy sobie to użyć, chociaż w sumie wybierzmy coś innego. Chwilkę, to jest the summary, not prompt. I kliknę tak, finish fields, document transcription result, to będzie to. I klikam continue. I zapisuję to, biorę skip test. I klikam publish, wersja 1.2. Przechodzę jeszcze raz do zapiera i uruchomię teraz po raz kolejny audio. Kliknę play, widzimy, że mam już bardziej zaawansowany zap. Klikam run zap. Może być tak, że będę musiał dać nowe audio, dlatego że on wcześniej wykrył w tych logach. I najlepiej, żebym ja chyba to zrobił, więc szybko zaraz dodam nowe audio. A właściwie, skoro jest to uruchomione, pokażę Ci cały proces od samego początku. Przechodzę na mój dysk, przechodzę do kursów, usuwam transkrypcję z tego i ja wezmę sobie tę nazwę inaczej, 21213, dodam, czekamy na uruchomienie i będziemy sprawdzać mój główny dysk, który jest tutaj. Ok, widzimy, że stworzyło, zobaczymy dalej. Po raz kolejny stworzył podsumowanie. No musi być jeszcze ostatni etap, czyli append text, dodanie tekstu do stworzonego przez nas dokumentu. I teraz mamy to również nad podsumowaniem. Świetnie to zadziałało. Możemy robić tak skomplikowane również zapy, posiłkując się tym oto narzędziem.